Witajcie, drodzy słuchacze. W tym materiale chciałbym zapoznać Was z dwiema interpelacjami związanymi z odśnieżaniem, jakie wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy w Rzeszowicach oraz z odpowiedziami na nie. Na końcu podzielę się paroma spostrzeżeniami z prośbą o dyskusję. Pierwsza interpelacja pochodzi z 1 grudnia i należy do mnie. Pytam się w niej o stan przygotowań służb odpowiedzialnych za walkę ze śniegiem. Można powiedzieć, że zima zaskoczyła nie tylko drogowców, ale i mnie, ponieważ pytania zadawałem, kiedy w Rzeszowicach zaczęły się pierwsze opady śniegu. Wychodziłem jednak z założenia, że po pierwsze, pytam o rzeczy długoterminowe, to jest takie, które nie przedawnią się po tygodniu czy pierwszych śniegach, po drugie, przydadzą się w dyskusji na temat odśnieżania, no i po trzecie, przecież zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Odpowiedzi otrzymałem 8 i 13 grudnia. W pierwszym pytaniu zapytałem o to, jakim sprzętem do usuwania śniegu i lodu dysponuje nasz WIG. Okazuje się, że do dyspozycji mamy 2 samochody ciężarowe, 3 ciągniki oraz 1 samochód osobowo-dostawczy klasy średniej. Łącznie 6 pojazdów. Połowa z nich wyposażona jest w moduł GPS. W odpowiedzi mamy więcej danych na temat tych pojazdów, więc możemy wejść w szczegóły. Pierwszy z nich to Mercedes-Benz model Atego 1318, zakupiony przez WIG w 2021 roku, czego możemy się dowiedzieć z broszury informacyjnej wydanej rok temu z okazji 15-lecia spółki. Samochód ciężarowy typu wywrotka wykorzystywany we wszystkich obszarach działalności. W akcji zima wyposażony jest w pług oraz posypywarkę z regulacją dozowania mieszanki. Posiada GPS. Drugim samochodem ciężarowym, jaki posiadamy, jest stary 1142 z pługiem oraz posypywarką na wyposażeniu. Nie mam żadnych zdjęć naszego pojazdu, więc z pomocą musi nam przyjść internet. Biorąc pod uwagę lata produkcji od 1986 do 2000 roku, ta maszyna najlepsze lata służby może mieć już za sobą. Przejdźmy do ciągników, nazwanych potocznie traktorami. Pierwszy z wymienionych to Ursus 5714. Niestety tu znów musi nam pomóc internet, aby dowiedzieć się, jak mniej więcej wygląda ten pojazd, do którego zimą przyczepiony jest pług kierunkowy, lewo, prawo. Ursus posiada moduł GPS. Drugim traktorem jest MTZ Belarus. I to chyba on widnieje we wspomnianej już wcześniej broszurce z adnotacją o nabyciu go 4 lata temu, w roku 2019. W akcji zima służy on do odśnieżania chodników. Ma pług kierunkowy, lewo, prawo oraz posypywarkę z regulacją dozowania mieszanki. Trzecim traktorem, a raczej traktorkiem z racji jego mniejszych wymiarów, jest Paweł Salek, który zimą, podobnie jak poprzednik, służy do odśnieżania chodników. Jak wygląda, możemy mniej więcej dowiedzieć się ze strony producenta, czeskiej firmy Salek. Ostatni z wymienionych pojazdów to prawdziwy muł roboczy. Każdego dnia przez cały rok możecie zauważyć go, jak przemyka naszymi ulicami. Volkswagen Transporter T5, bo o nim mowa, zakupiony w 2018 roku, w akcji zima jest wykorzystywany do przewozu pracowników na miejsce pracy oraz do pilotowania. Posiada moduł GPS. W drugim pytaniu poprosiłem o informację, czym i w jakich ilościach posypujemy jezdnie i chodniki. Okazuje się, że nasze zapasy to mieszanina piasku i soli w ilości 50 ton. Stan jest uzupełniany na bieżąco w zależności od potrzeb. Ciekawiło mnie również, ilu pracowników może w jednym czasie usuwać skutki opadów śniegu. Jest to 8 pracowników, którzy mogą równocześnie realizować zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg. Warto to mieć na uwadze, biorąc pod uwagę całkowitą sieć dróg należących do gminy. Z ostatniego raportu o stanie gminy możecie się dowiedzieć, że ogólna długość dróg gminnych to niemal 70 km, z czego w granicach miasta jest to 25 km. O drogach jeszcze będziemy rozmawiać szerzej w dalszej części, ale warto zapamiętać proporcje. Kiedy natura zaskoczy, w kluczowym momencie mamy 8 osób na 70 km dróg.
Kolejną sprawą, o którą zapytałem, był system GPS, który pomaga w koordynacji działań usuwania skutków przyrody. Moduły GPS są zamontowane na 3 z 6 maszyn przeznaczonych do walki z opadami śniegu, a więc na ciężarówce Mercedes, traktorze Ursus i na samochodzie Volkswagen Transporter. Na pozostałym sprzęcie nie ma możliwości ich montażu. Nie dostałem też informacji, czy mieszkaniec może samodzielnie w internecie zobaczyć, gdzie jest czy był jakiś pług. Wynika z tego, że na razie możliwość śledzenia położenia sprzętu jest zarezerwowana dla osób koordynujących pracę. Widzimy, że jest problem. Na drodze tak zasypało, że nie da się przejechać. W dodatku wiemy, do kogo należy droga, na której się znajdujemy. Co wtedy? Pod jaki numer dzwonić i zgłaszać? Z tym wiązało się moje piąte pytanie. Odpowiedź dostałem bardzo wyczerpującą. Jest to długa lista telefonów, pod które możemy dzwonić. Dla Waszej wygody przygotowałem gotowy do wydrukowania dokument, który możecie powiesić sobie na lodówce albo w garażu. Link do niego znajdziecie w opisie do filmu. Jest tylko jedno ale. Czy wiemy, czyja droga jest czyja? Z moich obserwacji wynika, iż niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy, kto jaką drogę w naszej gminie ma odśnieżać. O ile wiadomo z autostradą czy drogą wojewódzką, nie ma z tym problemów, to zrozumienie, która droga jest odśnieżana przez powiat krapkowicki, a która przez gminę Zdzieszowice, takim problemem już jest. Zarząd powiatu krapkowickiego zarządza drogami powiatowymi na obszarze łącznej długości ponad 143 km. Odśnieżanych jest 136 km dróg. Pozostałe 7 nie zostało objętych zimowym utrzymaniem, ponieważ to drogi o znikomym znaczeniu komunikacyjnym, nie stanowiące dojazdów do zabudowań oraz małym natężeniu ruchu, często leśne, gruntowe i tłuczniowe. W gminie Zdzieszowice objętych odśnieżaniem jest 27 km dróg powiatowych w dwóch kategoriach, pierwszej oraz drugiej. Prześledźmy zatem, gdzie są te drogi. Zacznijmy od południa. Pierwszy odcinek, droga oznaczona numerem 1434O, jest w Januszkowicach. To droga od skrzyżowania przy markecie Dino przez ulicę Kościelną w kierunku Krasowej, na Leśnicę, do granicy gminy. 1,8 km długości. Standard utrzymania 2. Drugi odcinek to droga 1408O od przeprawy promowej do nowo budowanego ronda przy stacji Orlen, czyli ulica Solownia. 800 metrów w standardzie 2. Trzeci odcinek, numer 1808O, obejmuje główną arterię komunikacyjną naszego miasta, ulicę Bolesława Chrobrego, od jej początku przy stacji Orlen do dużego przejazdu kolejowego, a następnie dalej, już jako ulicę Góry Świętej Anny, do ronda na Starym Osiedlu, a tam w prawo, w stronę Góry Świętej Anny, aż do granicy gminy. Łącznie ponad 4,5 km drogi w standardzie 1. Czwarty odcinek, numer 1401O, biegnie od dużego przejazdu w stronę marketu Netto, ulicą Ryszarda Filarskiego, w stronę Leśnicy, do granicy gminy. 1,75 km w standardzie 1. Piąty odcinek, 1444O, prowadzi od ronda na Starym Osiedlu, ulicą Rozwadzką, obok boiska sportowego, do Rozwadzy, główną ulicą, do skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 423 i jest on długości niemal 2,5 km w standardzie drugim. Szósty odcinek, 1443O, to najdłuższy fragment o długości 8,5 km w standardzie drugim. Rozpoczyna się w Krępnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej numer 423 koło Stawu w środku miejscowości i biegnie przez Jasioną i Żyrową do Zdzieszowic, aby zakończyć się na rondzie na Starym Osiedlu. Siódmy odcinek, 1454O,
o długości niemal 7 km w standardzie drugim. Rozpoczyna się w Rozwadzy, przy Kapliczce, na skrzyżowaniu ulic Wojciecha Korfantego i Jasiońskiej, skąd biegnie do Jasionej, a stamtąd już dalej, na terenie gminy Gogolin do Zakrzowa, aby zakończyć się w Dąbrówce. Ostatni, 8 odcinek o nazwie 1417O, to odcinek 300 metrów ulicy Leśnej w Żyrowej. Sama droga powiatowa prowadzi dalej, aż do spotkania z ulicą Góry Świętej Anny na rogatkach miasta, ale odśnieżany jest tylko fragment w terenie zabudowanym wsi. Jak sami widzicie, niemal 1/3 dróg w gminie należy do powiatu, a więc wcale nie tak mało. Ostatnie z moich pytań w tej interpelacji to ukłon w stronę ludzi miłujących przyrodę, z naczelnym ekologiem w naszej gminie Markiem Zarankiewiczem na czele. Wcześniej myślałem, że drogi i chodniki posypuje się solą i piaskiem. Rozmowa z nim uświadomiła mi, że temat jest bardziej złożony i że mamy możliwość bardziej proekologicznych zachowań. Na moje pytanie, jaką konkretnie mamy sól, otrzymałem od spółki Wodociągi i Kanalizacje Rzeszowice 8 stron dokumentów. Opinię techniczną Instytutu Badawczego Drugi Mostu w Warszawie wraz z wynikami badań składu ziarnowego i skuteczności topienia płytek lodu, atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie oraz wyniki badań składu chemicznego soli z laboratorium w Nowej Dębie. Tak naprawdę zależało mi jedynie na tym ostatnim, ale przy okazji dowiedziałem się, skąd jest sól, bo ciekawe, kto z Was wiedział, że ta, którą posypujemy nasze ulice, pochodzi z Egiptu i Maroko. Poszczegóły odsyłam do odpowiedzi na moją interpelację, którą znajdziecie w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta w Rzeszowicach lub w linku w opisie filmu. Wracając do meritum. Zgodnie z przypuszczeniami okazuje się, że nasza sól to niemal czysty, bo w 98% chlorek sodu, nazywany solą, czyli po prostu sól drogowa, uważana za najmniej kosztowny materiał do usuwania oblodzenia. Tymczasem stosowanie chlorku sodu nie jest przyjazne środowisku. Jest on szkodliwy dla gleby. To jeden z podstawowych składników środków do zwalczania chwastów. Powoduje degradację środowiska przyrodniczego, co objawia się zahamowaniem wzrostu roślin rosnących w pobliżu jezdni, a także wymieraniem organizmów żywych. Dodatkowo popularna sól drogowa zdecydowanie negatywnie wpływa na materiał, z którego wykonane są drogi. Powoduje korozję mostów, rur instalacyjnych, a także przyczynia się do uszkadzania w większym stopniu nawierzchni drogowych, czego efektem są dobrze nam znane dziury w jezdni. Prawdziwie ukrytym wydatkiem są szkody, jakie sól dokonuje w podwoziach naszych samochodów. Dlatego tak wiele osób, nie tylko ekolodzy, spoglądają na inne sposoby zwalczające skutki niskich temperatur oraz opadów śniegu. Są też tacy, którzy uważają, że znacznie droższy chlorek wapnia potrafi być tańszy. W jaki sposób? Jest nawet 10-krotnie bardziej wydajny. Wykazuje znacznie większą retencję w środowisku oraz nie przedostaje się do wód powierzchniowych. Co więcej, jest to produkt higroskopijny, wiąże nawierzchnię z podłożem oraz redukuje zniszczenia spowodowane przez wodę. Podczas pochłaniania wilgoci z otoczenia wytwarza ciepło, co przyczynia się do roztopienia śniegu oraz lodu. Oprócz rozmrażania przeciwdziała również powstawaniu śliskich nawierzchni. Chlorek wapnia po dodaniu do wody obniża jej temperaturę krzepnięcia, dzięki czemu nawet przy kilkudziesięciu stopniach Celsjusza na minusie woda nie zamarza. Podczas tworzenia się lodu cząsteczki wody wytwarzają między sobą wiązania i przechodzą z rozproszonej formy do krystalicznej struktury. Natomiast chlorek wapnia zapobiega powstawaniu nowych wiązań, co zatrzymuje proces zlodowacenia. Jest tańszy, jeśli dodamy również koszta, które trudno przeliczyć na złotówki. No bo na ile wycenicie nieestetyczne i trudne do usunięcia osady na obuwiu czy kostce brukowej? A przy chlorku wapnia ich nie ma. Na ile wycenicie zdrowie waszych czworonogów, spacerujących zimą po osolonych drogach i chodnikach? Chlorek wapnia nie szkodzi łapkom zwierząt. Na ile wycenimy roślinność, krzewy, klomby i drzewa umiejscowione tuż przy drodze, dobijane co roku chlorkiem sodu? Zobaczcie sobie, jak wyglądają nasze wzdłuż ulicy Chrobrego. A chlorek wapnia nie szkodzi roślinom. Degradację dróg również ciężko przeliczyć na konkretne pieniądze. No i korozja w naszych samochodach. Ile to kosztuje?
Nie wiem ile was, ale wiem ile mnie, bo mam Opla. Kończąc sprawę soli, preparaty oparte na chlorku wapnia są obecnie uznawane za jedne z lepszych substancji w przeciwdziałaniu skutkom wywoływanymi czynnikami atmosferycznymi. Jest to temat na osobną dyskusję, ale chyba widać, że od chlorku sodu powinniśmy odejść. Preparaty oparte na chlorku wapnia są obecnie uznawane za jedne z lepszych substancji w przeciwdziałaniu skutkom wywołanymi czynnikami atmosferycznymi. I jest to temat na osobną dyskusję, ale chyba widać, że od chlorku sodu powinniśmy odejść. 4 grudnia 2023 roku swoją interpelację z uwagami na temat odśnieżania zgłosił radny z obszaru Stare Osiedle, Marek Skóra. Oto jej treść oraz odpowiedź prezes spółki Wodociągi i Kanalizacja, która dostarcza dodatkowych informacji na temat procedur i postępowania firmy w walce ze śniegiem. Proszę o zwrócenie się do firmy Wodociągi i Kanalizacja odpowiedzialnej za utrzymanie dróg w naszym mieście w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji z ostatnich dni w związku z paraliżem samochodów na drogach Starego Osiedla po opadach śniegu. Jednocześnie proszę o podanie, jakim sprzętem do odśnieżania dysponuje firma oraz jaka jest ich częstotliwość przejazdu, gdyż nie są one zauważalne na naszym osiedlu. Jakie działania zostały podjęte, by nie dopuścić do takich sytuacji? Kto wydaje dyspozycję do wyjazdu i w jaki sposób jest rozliczana usługa? Nadmieniam, że przejeżdżająca pługopiaskarka robiła rekonesans po osiedlu, nabijając kilometry. Nieoczyszczone i nieposypane zjazdy z ulicy Żyrowskiej w kierunku Starego Osiedla budziły niepokój mieszkańców o bezpieczeństwo na tych odcinkach dróg. Gdyby nie pomoc mieszkańców ze sprzętem ciężkim, na naszym osiedlu doszłoby do totalnego paraliżu. Prosimy o rozważne i sukcesywne korzystanie z usług spółki Wodociągi i Kanalizacja w temacie zimowego utrzymania dróg w mieście. Realizacja zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych w okresie zimowym odbywa się na podstawie umowy numer GK.7021.4.3.2023 AZ z dnia 3 stycznia 2023 roku. Spółka podejmuje działania na wyraźne polecenie przedstawiciela Urzędu Miasta, gdzie godzina wyjazdu oraz zakres realizowanej usługi są wyraźnie wskazane. Każdorazowo po zakończeniu wyjazdów są wystawiane przez pracownika potwierdzenia wykonania, które następnie potwierdza przedstawiciel Urzędu Miasta. Zgodnie z załącznikiem do zawartej umowy usługa rozliczana jest za wykonane wyjazdy w metrach kwadratowych, zużyty materiał oraz pogotowie do świadczenia usługi. W dniach od 28 listopada do 4 grudnia 2023 roku usługa na terenie Starego Osiedla była wykonywana każdego dnia. CEO potwierdza monitoring GPS. Pługopiaskarka nigdy nie wyjeżdża w celu wykonania rekonesansu, jak zostało wskazane w interpelacji, tylko już w celu wykonania usługi. Rekonesans wykonywany jest przez przedstawiciela Urzędu Miasta oraz zarząd spółki prywatnymi samochodami przed wydaniem polecenia wyjazdu. Wykonanie usługi także jest sprawdzane przez wyżej wymienione osoby samochodami prywatnymi. Niestety rozważne i sukcesywne korzystanie z usług Wodociągi i Kanalizacja skutkuje częstotliwością zlecanych wyjazdów i zakresu usług. Czas na wnioski i spostrzeżenia. Przede wszystkim chciałbym wiedzieć, jak podobał się materiał, który dla Was przygotowałem. Czy jego forma Wam odpowiada? Jakie są Wasze uwagi dotyczące odśnieżania w naszej gminie? Co Wam się podoba? Co Wam się nie podoba? Jakie macie pomysły na usprawnienie działania? Moje obserwacje są następujące. Temat przygotowań do zimy i po zimie powinien być stałym i obowiązkowym punktem pracy Komisji Rady Miejskiej, a nie jest. Powinna powstać nowa komisja. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Ten temat na pewno rozwinę w osobnym materiale, ale uwierzcie mi, nie ma odpowiedniego miejsca do pracy dla tematów związanych z przyrodą, zwierzętami, sprzątaniem i porządkami. Wszystkie te tematy trafiają do Komisji Społecznej Józefa Wilczka, która jest przeciążona, lub do Komisji Budżetowej Klaudii Kazik, która niekoniecznie tym powinna się zajmować. Dalej. Powinniśmy utworzyć zakład komunalny. Spółka Wodociągi i Kanalizacja powinna się skupić na tym, co jest w jej nazwie. Jednym z najczęstszych problemów
jakie mają samorządy, sołectwa czy radni, były i są sprawy związane z utrzymaniem terenów zielonych. Temat ciągnie się od lat i śmiem twierdzić, że nadal daleko nam do dobrze wypracowanych rozwiązań. Powinniśmy również odejść, być może nie od razu, od posypywania dróg chlorkiem sodu na rzecz preparatów opartych na chlorku wapnia, ale powinna pojawić się w tym temacie dyskusja. Z drobnych spraw. Operator pługu powinien pamiętać, aby nie zasypać niechcący tego, co odśnieżył właściciel posesji czy gospodarz bloku. Wspominam o tym, bo przewodniczący wspólnot mieszkaniowych mówili o takich sytuacjach. Zapraszam serdecznie do dyskusji, najlepiej na moim specjalnie do tego przygotowanym forum. Niezależnie od naszych poglądów, powinniśmy rozmawiać.